Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy w hodowli u kolegi Erharda Panke z miejscowości Rydberg, która położona jest między Hanowerem a Dortmundem, mniej więcej w połowie drogi, przy autostradzie numer 2. Gościmy dzisiaj tutaj, ponieważ kilka tygodni temu mieliśmy wystawionych na naszych aukcjach, jak również do sprzedaży, za pośrednictwem kolegi Sylwestra Chmińskiego, około 100 gołębi z tej hodowli. Gołębie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też cieszyła się zainteresowaniem osoba sylwetki właśnie tego hodowcy. Dlatego postanowiliśmy wspólnie z kolegą Sylwestrem Chlińskim, który siedzi tutaj po lewej stronie, zapoznać się więcej z tą hodowlą. Przybyliśmy więc tutaj dzisiaj, kiedy jeszcze chyba trwa sezon lotowy, tak? Już jest po. Nie, już jest po, a młode już latają? Młode zaczynają. Młode się zaczynają, czyli jest podobnie jak w Polsce. I kolega Sylwester zada teraz tutaj panu Erhardowi kilka pytań związanych właśnie z jego hodowlą, a żebyśmy więcej mogli się dowiedzieć o tych gołębiach i nie tylko. Proszę bardzo. Erhard, ich werde dir ein paar Fragen stellen für unsere polnische Brieftaubenzüchter und ich weiß, du würdest ganz gerne die beantworten. Wie lange spielst du schon mit Brieftauben? Pytam Erharda, jak długo lotuje już gołębiami pocztowymi? Ich spiele mit Brieftauben seit über 60 Jahren. Od ponad 60 lat aktywnie lotuje gołębiami. Spielst du totale oder klassische Witwerschaft? Bin begonnen mit der klassischen Witwerschaft. Zaczynał, pytam, czy lotuje metodą klasycznego, czy totalnego wdowieństwa. Hatte einen guten Lehrmeister. Zaczynał od klasycznego wdowieństwa. Miał bardzo dobrego nauczyciela. Und bereits zwei Jahre nach Beginn große Erfolge. Już po dwóch latach stosowania tej metody odnosił bardzo duże sukcesy. Und jetzt spielst du totale. Jetzt spiele ich totale Witwerschaft. Auch mit größeren Erfolgen. Am Einsatztag ist der Schlag geräumt, alle Vögel und Weibchen sind unterwegs. A teraz już od wielu lat stosuje metodę totalnego wdowieństwa. Powiedzmy też jeszcze o sukcesach, nim przejdziemy dalej. Tak. Właśnie do czego, do jakich sukcesów doszedł pan Erhard? Deine größte Erfolge inzwischen, was war das? Jakie odniosłeś największe sukcesy do tej pory? Der erste große Erfolg war die Deutsche Meisterschaft auf Bezirksebene 1974 im 13. Bezirk. Pierwszy taki bardzo duży sukces to było zdobycie Mistrzostwa Niemiec w regionie, regionie 13. 1974 roku. Dann? Aus beruflichen Gründen bin ich sehr oft umgezogen. Z powodów zawodowych bardzo często musiał się przeprowadzać. Und bin deshalb oft neu begonnen. Często zaczynał od nowa w nowym oddziale, w nowym okręgu. Bin gerne eingestiegen bei Sportfreunden, die bis dahin erfolglos waren. Często zaczynał lotować w nowym miejscu, gdzie właściwie koledzy nie mieli żadnych sukcesów większych. Und es ist mir gelungen, immer sehr schnell in die Spitze zu kommen. I bardzo szybko zawsze udawało mu się lotować tam w ścisłej czołówce i zdobywać mistrzostwa. So bin ich in sechs Reisevereinigungen Mitglieder etwa damals 70 bis 150 erster Meister geworden. I w takich okręgach, w których lotowało 150-170 hodowcach, zdobywał tytuły mistrzowskie. In vier verschiedenen Kreisverbänden, meistens bestehen aus vier Reisevereinigungen. W czterech różnych okręgach, składających się najczęściej z czterech dużych oddziałów. In drei verschiedenen Bezirken. W trzech różnych okręgach. Mitglieder 1500 bis 4500. Gdzie lotowało od 1400 do 1500 hodowców. Und in der neuesten Zeit in Regionalverbänden, die Bezirke abgelöst haben. A już w ostatnich latach w okręgach, gdzie zlikwidowano oddziały jako takie, połączyły się w jedne okręgi, tak? Erste und Spitzenplatzierung im Regionalverband 250. Pierwsze i czołowe miejsca w tymże właśnie okręgu 250.
Und in diesem Jahr, wie war das in diesem Jahr? In diesem Jahr erster Meister der FV Riedberg. W tym roku mistrzem z całości w oddziale Riedberg. Erster Kurs- und Weitstreckenmeister in der FV. Mistrzem w lotach dalekodystansowych i w lotach sprinterskich. Das gleiche in der Fluggemeinschaft Riedberg-Mastolte. To samo w sekcji Riedberg-Mattholte. Verbands Mittelstreckenmeister auf RV-Ebene. Mistrzem lotów długich w okręgu. Zweiter Verbands Weitstreckenmeister auf RV-Ebene. Wie war das? Zweiter? Verbands Weitstreckenmeister. Drugie miejsce w okręgu w lotach. No, w maratonach, tak? Ja. Bester Vogel in der RV. Ma najlepsze gołębia w oddziale. In der Fluggemeinschaft. Również w sekcji, no to jest oczywiste. Und in der Gruppe Nord. A w grupie północnej. Des Regionalverbandes. Okręgu 250. Bestehen aus 7 Reisevereinigungen. Składającego się z 7 oddziałów. Desgleichen auch bestes Weibchen. I w tym ma najlepszą samicę. Beide 13 mal gespielt, 13 mal Preis. Dwa gołębie 13 razy koszowane, 13 konkursów. Und nochmal 9. Außerdem 5. Aber das können wir auch sagen, ja. 9. Beste im Regionalverband von 15 Reisevereinigungen. W okręgu składającym się z 15 oddziałów i około 1200 hodowców. 5 mal erster Konkurs. Tam zajął 9 miejsce w klasyfikacji generalnej. Und vierte und 21. Taube auf, hast du dann. I w tym regionie 250, składający się właśnie z 1200 hodowców, lotowało około 25 tysięcy gołębi i z całego sezonu ma 4 gołębia i 21 gołębia. Ale też chyba słyszałem, że 5 razy pierwszy konkurs zdobył. Tak, to jeszcze chciałem powiedzieć. I w sezonie miał 5 razy pierwszy konkurs. Tak w silnej konkurencji. Tak silnej konkurencji. Także widzimy, że to są niepospolite sukcesy. Erhard, was für Tauben hast du in deinen Schlägen? Pytam Erharda, jakimi gołębiami lotuje? Jakie to są gołębie? I ile tych gołębi może ma dzisiaj? Und wie viele Tauben spielst du überhaupt? Ich bin mit 74 Tauben habe ich das Rennen begonnen. 74 gołębiami und beendet? Mit 70. I zakończył 70. Verloren hast du viele. Also 4 gołębie w sezonie zgubił tylko. Und was sind das für Tauben? Tauben sind überwiegend von Steenbergentauben aus der Hochburg Belgiens Arendung. Głównie lotuje gołębiami od Stenbergena, Erika von Stenbergena z Arendung. Und von dem für mich besten Schlacht Deutschlands, Günter Prange in Meppen. I według niego z najlepszego gołębnika lotowego w Niemczech, gołębie Gintera Prange. Diese Tauben züchte ich zusammen mit drei guten Sportfreunden. Te gołębie hoduje i rozmnaża z 3 kolegami, bardzo dobrymi kolegami, czyli sam nie prowadzi u siebie rozpłodu. Gołębie rozpłodowe trzyma u 3 różnych hodowców. Wobei Reinhard Beringmeier aus der RV Delbrück. Jednym z nich jest Reinhard Beringmeier. Beringmeier. Aus der RV Delbrück. Z oddziału Delbrück. Und Thomas Wessels. Drugim jest Thomas Wessels. Besonders zu erwähnen sind. Wie? Besonders zu erwähnen sind. A, to są hodowcy, z którymi bardzo dobrze mu się współpracuje i tam trzyma swoje gołębie rozpłodowe i ci panowie hodują dla niego jego gołębie. Sam nie ma czasu na to, żeby zajmować się hodowlą gołębi. Starcza mu tylko czasu troszeczkę, żeby lotować gołębiami, bo bardzo dużo czasu poświęca na swoją pracę, a pracą Erharda jest głównym przedstawicielem firmy Bayers w Niemczech i temu poświęca bardzo dużo czasu. Jest głównym przedstawicielem tej firmy.
Jeszcze jedno pytanie mam. Odnośnie tych gołębi Stenbergena, bo rozmawialiśmy wcześniej, powiedzmy też jeszcze, że to jest hodowca, który pochodzi z tej samej miejscowości, co bracia Jansen. Natomiast jest mniej znany też z jakich powodów, powiedzmy to. Rad. Vielleicht ein paar Sätze über Erik von Stenbergen. Yeah. Du kennst ihn sehr gut, ja? Yeah? Wir sind mit Erik von Stenbergen, beziehungsweise mit seiner Mutter Maria und seinem Vater Leo, bin ich seit nunmehr 25 Jahren sehr eng befreundet. Od co najmniej 25 lat jest bardzo mocno, dobrze zaprzyjaźniony z Erikiem von Stenbergenem, również z jego żoną Marią. Er ist seit 1981 in Arendong ungeschlagen. Od 1981 roku jest w Arendong niepokonany. Hat viel mehr geleistet als der bekannte Schlag Gebrüder Jansen. Odniósł dużo więcej i dużo bardziej wartościowe sukcesy niż bardzo znana hodowla Jansen. Aber die wenigsten kennen ihn, weil er nie einen Verkauf durchgeführt hat. Ale bardzo mało osób zna tego hodowcę, bo on nigdy nie prowadził oficjalnej sprzedaży swoich gołębi. Bekomme jedes Jahr von ihm 3 Runden Jungtauben. Co roku otrzymuję od niego 3 rundy młodych gołębi. Ale o hodowli Stenbergenów będziemy kręcić się sobie. Tak. Wie war für dich? Mit diesen Jungtauben habe ich sehr vielen Freunden in Deutschland an die Spitze geholfen. Tymi gołębiami pomógł wielu bardzo dobrym hodowcom w Niemczech dojść na szczyty gołębiami von Stenbergena. Erhard, das Reisesaison für Altauben ist vorbei. Wie gehst du jetzt mit deinen Reisetauben um? Sezon lotowy się skończył. Pytam Erharda, jak postępuje teraz ze swoimi gołębiami. Ich habe das Reisen begonnen mit der trockenen Witwerschaft. Das heißt, zaczął sezon tak zwanym suchym dobieństwem. Die erste Anpaarung Mitte Februar. Pierwsze parowanie w środek kwietnia. Die zweite kwietnia. Anfang April. Drugie parowanie początek kwietnia. Kwietnia, april, tak? Anfang April. In beiden Fällen haben die Tauben etwa 8 Tage gebrütet. W obydwu przypadkach około do 8 dni siedziały gołębie na jajkach. Jetzt nach Beendigung der Altaubenreise, po zakończeniu sezonu, paare ich die besten Vögel auf die besten Weibchen. Parze najlepsze samczyki lotowe z najlepszymi samiczkami lotowymi. Und ziehe noch ca. 20 Jungtauben. I wyhoduję jeszcze około 20 młodych gołębi z tych najlepszych paru lotników, die ich auf Veranstaltung zur Förderung des Brieftaumsportes, które szykuję na wystawy ogólnoniemieckie i okręgowe, by wzmacniać związek. Kosmoszy. I te gołębie szpendem prezentuję za darmo, oddaję na rzecz niemieckiego związku hodowli pocztowej. I one są sprzedawane gdzieś na aukcji, tej, którą organizuje w czasie ogólnoniemieckiej wystawy niemiecki związek, tak? Deutsche Brieftaubenverband verfügt diese Tauben, das heißt macht mit diesen Tauben Versteigerung? Nicht der Verband, nein, ich stifte die kostenlos für alle Veranstaltungen hier in dieser Region, bei Freunden, bei Kunden. Aha. Ja, das sind im Jahr mindestens 100 Stück, die ich verschenke. W całym sezonie oddaję w prezencie różnym oddziałom niemieckim około 100 gołębi w prezencie. A teraz te 20 gołębi też rozejdą się jako darowizny na różne okręgowe wystawy różnym oddziałom, różnym okręgom, tak? Und was machst du weiter mit den Tauben? Da habe ich sehr viele Erfolgsmeldungen immer wieder von Bestleistung. I później ma to odzwierciedlenie w tym, że po roku, po dwóch otrzymuję bardzo pozytywne wiadomości o tym, jak ludzie bardzo dobrze radzą sobie z tymi gołębiami, to znaczy jak dobrze hodują gołębie z tych gołębi. Jetzt, nach der Reise, werden die Tauben besonders gut versorgt. Po sezonie będą gołębie bardzo troskliwie pielęgnowane, bardzo dużo pracy wkłada właśnie teraz w tym czasie w opiekę
zagłębiami. Weil ich meine, nach der Reise ist vor der Reise. Jego motto brzmi w tym okresie mniej więcej tak. Po skończonym sezonie zaczyna się nowy sezon. Soweit meine Zeit es erlaubt, nutze ich jeden Tag zur Pflege meiner Tauben. Na ile mu czas pozwala, codziennie zajmuje się gołębiami? Alles, was ich in der Reise den Tauben verabreicht habe. Wszystko, co w trakcie sezonu lutowego podawał gołębiom, wszystko, co gołębie otrzymały, dostały, gebe ich jetzt weiter, aber in geringeren Mengen. Daje dalej tak samo, czyli wszystkie dodatki, te same karmy, tylko wszystko w mniejszych ilościach. Stopniowo zmniejsza ilości tych dodatków. Mauserhilfen werden nicht verabreicht. Nie stosuje żadnych dodatkowych środków na pierzenie. Ich lege aber Wert auf ein sehr gutes Mauserfutter. Ale za to bardzo dużą uwagę zwraca na bardzo dobrej jakości karmę pierzeniową. Wenn in der Mauserzeit Feder für Feder erneuert wird. Jeżeli w trakcie pierzenia następuje, no oczywiście w trakcie pierzenia następuje wymiana piór ze starego na nowe. Erhalten diese Federn eine bessere Qualität. Pióra dostają lepszej jakości wtedy. Sind später besser belastbar. Mają lepsze, no jak to powiedzieć, wytrzymują lepiej obciążenia. Als wenn die Taube durch Mauserhilfen drei und vier Federn mit mal wirft und erneuern muss. Niż gołębie, które dostają dużo środków, dużo dodatków, tak zwanych dodatków na pierzenie, i te gołębie szybko zrzucają po dwa, po trzy, czasami po cztery pióra naraz. Was weiter? Nach Beendigung der Zucht erfolgt die Trennung der Geschlechter. Po zakończonym tym okresie wychowu tych 20 mniej więcej młodych, które sobie hoduje, wtedy rozdziela te gołębie. Im Winter wird ebenfalls ein gutes Futter knapp verabreicht. I w całą zimę daje przede wszystkim bardzo dobrej jakości karmę, ale w mniejszych zdecydowanie ilościach. Medikamentöse Behandlung nur dann, wenn Kotuntersuchungen oder Abstriche das erforderlich machen. Środki medyczne, czyli leki, gołębiom podaje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy po badaniu kału stwierdza się potrzebę stosowania takich leków. A jak często to badanie jest wykonywane? Wie oft machst du diese Kauuntersuchung, Kotuntersuchung? Nur wenn Kotuntersuchung mache ich nur dann, wenn ich meine anhand des Zustandes der Tauben, dass irgendetwas unterwegs sein könnte, das ist also. Nie ma czegoś takiego jak okresowe badanie. Wtedy, kiedy widzi, że jest potrzeba zbadania tego kału, kiedy kał wydaje się być kiepskiej jakości, wtedy dopiero się bada. Das heißt, du verabreichst keine, du machst keine Kuren. Keine blinden Kuren. Absolutnie odradza kolegom, sam tego nigdy nie stosuje, czyli tak zwanych ślepych kuracji, czyli kuracji. Bo skończył się sezon lotowy, to teraz przeprowadzamy kurację. Nie robi żadnych kuracji. Kurację stosuje tylko wtedy, kiedy, czyli leczenie gołębi, jeżeli one tego wymagają. Werde keine Kopfschmerztablette nehmen, wenn ich keine Kopfschmerzen habe. Tak. Mówi, że na własnym przykładzie, jeżeli nie boli go głowa, to nie bierze tabletek na ból głowy, prawda? To samo się dzieje z gołębiami. A wracając do tych kuracji, to jeszcze wygląda to tak, że lekarz weterynarii tu przyjeżdża, przepraszam, do badania kału tu przyjeżdża na przykład i bada, czy wysyła próbkę kału, czy też może wysyła gołębie. Hast du einen Tierarzt, der hier kommt und das Kot untersucht, oder schickst du die Tauben, oder schickst du Kot? Ich habe einen Tierarzt in der Nachbargemeinde, das ist ein Freund von mir, mit dem ich gut zusammenarbeite. Ma zaprzyjaźnionego lekarza weterynarii od gołębi, tu niedaleko mieszka, jest z nim zaprzyjaźniony i zawsze jest na jego potrzeby. Okej. Okay. Erhard, was für Rolle, welche Rolle spielt in der Reisesaison besonders die Futterung und auch in der Zucht? Wie wichtig ist das? Pytam Erharda, jakie znaczenie według niego i czy duże znaczenie ma prawidłowe karmienie? Jeżeli tak, to chcielibyśmy usłyszeć kilka słów od niego. Die Fütterung muss sowohl in der Reise als auch in der Zucht eiweißreich genug sein. Karmy gołębi i w trakcie sezonu i w
przy gołębiach rozpłodowych musi być przede wszystkim bogata w białko, ta karma. Durch die Werbung eines Geschäftsmannes, der seine Eiweißpräparate verkaufen wollte, mach weiter. Ist die Erbse als Taubenfutter in Verruch geraten, abgewertet. Niektóre firmy, które produkują tak zwane dodatki białkowe do karm, producenci karm dla gołębi jakoś przestali zwracać uwagę na białko w karmie, czyli na jego zawartość. Tak, na zawartość białka w karmie. Ich lege also Wert auf die Fütterung von Erbsen im Taubenfutter. Ausreichenden Anteil. On bardzo dużą uwagę, bardzo dużą rolę wkładzie na to, żeby karmy były, zawierały jednak bardzo duże ilości białka. Ebenso von Linsen, Wicken, Katjang, Soja. Czyli żeby było dużo fasoli, dużo grochu, dużo soi. Weil Eiweiß den Bewegungsapparat steuert. Ponieważ białko steruje procesem ruchu gołębia. Tauben, die zu eiweißarm gefüttert werden, fangen an zu humpeln, fangen an schief zu fliegen. Gołębie, które karmione są karmą z zbyt małą zawartością białka, zaczynają mieć problemy ze skrzydłami. Często zaczynają gdzieś tam krzywo latać, często zaczynają mieć problem ze skrzydłami. Jungtauben mit zu wenig Eiweiß haben Federprobleme, weil die Feder zu 70% aus Eiweiß besteht. Gołębie młode, które karmione są karmą ze zbyt małą zawartością białka, mają dużo słabsze pióra, dużo słabsze upierzenie, bo pióra składają się, mówi, z około 70% z białka. Eiweiß verseucht Blut und Herz mit Sauerstoff. Białko zaopatruje serce i krew w tlen. Und ist deshalb sehr wichtig für das Wohlbefinden der Tauben. Dlatego jest tak bardzo ważne w karmieniu, żeby gołębie się dobrze czuły. Des Weiteren muss man differenzieren bei der Fütterung, ob ich vorgelagert bin in einer Reisevereinigung, also einen vorderen Schlag habe, oder ob ich hinten liege. Sehr wichtig. Później bardzo ważne jest, czy w oddziale, w którym się lotuje, umieszczony mamy gołębik na początku oddziału, czy na końcu oddziału. Meine Sportfreunde, die mit mir jetzt zurzeit eine kurze Vermessung haben. Jego koledzy, którzy tak jak on razem znajdują się na początku oddziału, beschweren sich und schimpfen auf die Lage, weil die Tauben von hinten kommen. Uskarżają się cały czas na złe położenie gołębnika, bo prawie zawsze ich gołębie przylatują od tyłu, czyli przestrzelają, przylatują od tyłu. Dieses Übel habe ich durch die Fütterung abgestellt. Tego problemu jego gołębniki, jego gołębie nie mają. Ich füttere meine Tauben satt, wenn sie nach Hause kommen vom Preisflug. Gołębie, które wrócą po locie, karmione są satt, czyli dosyta. Der zweite Tag wird sehr knapp gefüttert. Drugiego dnia gołębie są karmione bardzo słabo, czyli knapp, czyli tak, no, bardzo mało tej karmy. Am dritten Tag dann wieder satt. Trzeciego dnia znowu dosyta. Wobei die Tauben sehr viel Futter nach der knappen Fütterung aufnehmen. I po tym drugim dniu, kiedy dostały bardzo mało jedzenia, trzeciego dnia, kiedy mają być nakarmione dosyta, pobierają bardzo dużą ilość karmy. Am vierten und fünften Tag wird normal gefüttert. Trzeciego i czwartego dnia dostają normalną ilość karmy. Am sechsten Tag, dem Tag vorm Einkorben. Szóstego dnia, dzień przed koszowaniem. Morgens normal, abends nur noch die Hälfte. Rano normalnie, wieczorem tylko połowę dawki. Und am Einsatztag nur noch ein Teelöffel pro Taube. A w dzień koszowania rano tylko po łyżeczce do herbaty takiej ilości karmy dostają. Na jednego gołębia. Na jednego gołębia. Meine Tauben sind dadurch hellwach. Jego gołębie przez to są bardzo takie pobudzone. Sind keine Kavaliere und bringen nicht erst die Konkurrenz nach Hause. I nie są, mówi, to fajnie brzmi, nie są dżentelmenami i nie odprowadzają najpierw konkurencji do swoich gołębników, tylko zasuwają, lecą prosto do swoich gołębników. Die fliegen aus Futterneid und Eifersucht zum Partner, zum Zellennachbar.
Dzięki temu sposobowi karmienia ma gołębie, które są zazdrosne o swoje partnerki, są ciągle głodne. Aus Liebe zum Partner. Z miłości do swojej partnerki, do swojego partnera. Und zu mir. I do swojego hodowcy. Und auch weil sie Hunger haben. I też dlatego, że są głodne. Dostały w dzień wkoszowania tylko łyżeczkę do herbaty. Die leeren Tanks, die fülle ich Anfang der Woche und nicht am Ende, weil dann die Taube am nächsten Tag beim Auflaster nichts mehr von hat. Gołębie paliwa, zapasy paliwa tankuje zaraz po opróżnieniu tego zbiornika, czyli po przylocie, a nie przed wylotem, przed startem. Bo to jest tylko niepotrzebne obciążenie na ten lot, tak? Czyli ta metoda karmienia, o której mówił pan Erhard, zapewnia to, że te gołębie, mimo tego, że gołębnik jest położony najbliżej, ale zapewnia, że one po prostu od razu wchodzą bez zbędnego odprowadzania. Nie przelatują, tak, nie przestrzelają, z czym mają problemy jego koledzy, którzy mają też tu w pierwszej, że tak powiem, linii gołębie na początku oddziału. Jeszcze zapytam się, bo pan wspominał, że latał wcześniej w innych oddziałach, w różnych miejscach. To jest metoda, rozumiem, którą sprawdził w tamtych oddziałach również, czy jest dopiero teraz do niej wpadł? Wie lange hast du diese Methode, wann hast du diese Methode Fütterung entdeckt, dass die dazu bringt, dass die Tauben nicht schießen und nicht verflogen? Durch Wohnungswechsel. Przez to, że często zmieniał miejsce zamieszkania. Habe ich eine vordere Lage in der Reisevereinigung gehalten. Mhm. Und habe dann sofort hiermit begonnen, weil das für mich logisch ist. Mhm. Ostatni raz, jak się przeprowadził, to właśnie tutaj ma ten najkrótszy pomiar. Meine Nachbarn auf der anderen Seite der Straße, ich kann dort hinschauen, haben aus Frust das Reisen eingestellt. Zum Teil eingestellt. Ma kolegów tutaj, których właściwie może ze swojej posesji widzieć, czyli pomiar mają praktycznie taki sam, to z rozpaczy, że jemu nie przestrzelają, że tak dobrze leci, a im przylatują cały czas gdzieś od tyłu, zrezygnowali z hodowli. Sie schimpfen auf die schlechte Lage und dass die Tauben immer von hinten kommen. Ciągle narzekają właśnie, że przez to, że są na początku oddziału, to już mówiliśmy, na mają ten najkrótszy pomiar, to ich gołębie przestrzelają i wracają zawsze od tyłu. Aber meine kommen von vorne und ich sage Gott sei Dank, dass die Straße dazwischen ist. A jego nigdy nie przestrzelają i zawsze przylatują, mówi dzięki Bogu, że dzieli nas ulica. Aber seit wann weißt du, dass diese Methode von Fütterung dazu bringt, dass die Tauben nicht verschissen, oder wie heißt das? Nicht von hinten kommen. Seitdem ich das zum ersten Mal angewandt habe, und das etwa vor ca. 10 Jahren. Do takich wniosków, do tego typu spostrzeżeń doszedł około 10 lat temu i od 10 lat mniej więcej taką metodę stosuje tego karmienia i to przynosi mu ciągłe sukcesy i te gołębie nie przelatują, nie przestrzelają. Viele Sportfreunde, denen ich das empfohlen habe und die Mut hatten, das durchzuziehen, auch vor weiten Flügen, haben mir recht gegeben und sind begeistert von dieser Methode. Wielu kolegów, hodowców, którym tą metodę polecił, zdradził i polecił, ci hodowcy, którzy zdecydowali się stosować taką metodę, którzy mieli odwagę zastosować taką metodę nawet przy długich lotach, dziś mu dziękują i wiedzą, że to jest ta prawidłowa metoda i odnoszą też w ten sposób sukcesy. Meine Tauben erhalten bei der Rückkehr vom Preisflug eine Kombination von Aminosäuren und Elektrolyten. Po powrocie z lotu jego gołębie dostałem taką mieszankę aminokwasów i elektrolitów. In halber Dosierung. Dostają połowę przewidzianej dawki tylko. Weil sie bei der Rückkehr ziemlich viel Wasser trinken. Po powrocie piją dosyć dużo wody. In der Woche ein Flüssigmineral und eine Aminosäure. W trakcie tygodnia minerały i aminokwasy wpłynie jako dodatek do wody. Und ein Tag vom Einkorben wiederum Elektrolyte. Dzień przed koszowaniem znowu otrzymują elektrolity. Ganze sezon jede Einkorbe, tak? Ja. Tak przez cały sezon. Aufgrund meiner Tätigkeit bei der Firma Bayer bevorzuge ich Bayer Präparat. Dlatego, że zajmuję się i rozprowadzę preparaty Bayersa i te zna bardzo dobrze, oczywiście stosuję preparaty Bayersa. Okej. Okay.
Erhard, wie bereitest du deine Jungtauben für Reisesaison? Pytam, jak przygotowuje Erhard swoje młode gołębie do sezonu gotowego? In der Regel vernachlässige ich die Vorbereitung der Jungtauben weitestgehend aus folgendem Grund. Zasadniczo bardzo słabo, bardzo mało czasu poświęca przygotowaniom młodych gołębi do sezonu lotowego z następujących przyczyn. Ich bin der Meinung, dass die Sportfreunde, die in der Altaubenreise sehr viel errungen haben, ma taką filozofię, że wszyscy ci koledzy hodowcy, którzy w trakcie sezonu lotowego na stare gołębie nie byli z sezonu zadowolonego, nie odnosili tam sukcesów i są rozczarowani. Dass Jungtaubenreisen den weniger erfolgreichen überlassen sollten. To powinno się zostawiać chociaż ten sezon lotowy na młode gołębie tym hodowcom, żeby podtrzymywać ich na duchu, żeby chcieli dalej lotować i bawić się w to. Taką politykę stosuje, czyli nie przywiązuje zbyt dużej roli do wyników młodymi gołębiami. Die Jungtaubenspezialisten in unserer Reisevereinigung. Specjaliści od lotów młodymi gołębiami w jego oddziale trainieren ihre Jungtauben vor der Reise selbst 30 Mal. Wywożą przed pierwszym konkursem gołębie na loty treningowe średnio około 30 razy. Und nehmen allen angebotenen Trainingsflügen der Reisevereinigung. Korzystają z wszystkich proponowanych lotów próbnych organizowanych przez oddział. Ich selbst trainiere fast gar nicht. On sam prawie w ogóle gołębi nie wywozi młodych na treningi. Nehme an den RV-Vorflügen nicht teil. Nie bierze udziału w tych lotach treningowych organizowanych przez oddział. Und setze meine Jungtauben zum ersten Preisflug ein. I od razu koszuje swoje gołębie do pierwszego lotu konkursowego, bez przygotowań takich. Nachteil, sie gehen nicht so gut rein bei der Rückkehr. Takim minusem tego typu postępowania jest to, że po powrocie bardzo słabo i wolno wchodzą do gołębników, czyli przesiadują na dachach. Aber alle Tauben, die die Kollegen wegtrainiert haben, die habe ich noch. Noch einmal? Alle Tauben, die die Kollegen wegtrainiert haben. Was bedeutet wegtrainiert haben? Wegtrainiert. Bei den Fotos verloren haben. Mhm. Die habe ich noch. Wenn ich keine Fotos mehr verliere, ich habe vorher keine Tauben. I praktycznie wygląda to tak, że koledzy, którzy wywozili na treningi gołębi bardzo dużo już na treningach tych gołębi potracili, nie mają ich gołębi, on na treningach nie wytracił gołębi i dalej te gołębie ma, bo jemu wszyscy wracają te gołębie. No, was besonderes bei Jungtauben? Jeszcze coś szczególnego przy młodych gołębiach? In einem Jahr, wo ich das, was ich mir vorgenommen habe, beim Altauben nicht erreicht habe, da spiele ich auch mal ein bisschen schärfer mit den Jungtauben. I czasami jak zaniedba trochę sezon lotów gołębi starych i nie odniesie tam tak dużych sukcesów, jakich oczekiwał, by, to wtedy przykłada się bardziej do treningu i do lotów gołębi młodymi. Ansonsten helfe ich sehr vielen Sportfreunden, indem ich auch mal ihre Schläge, wenn sie Probleme haben, besuche und feststelle, woran es liegt und gebe ihnen gute Tipps aus meiner ewig langen Erfahrung. Ale bardzo często i bardzo, bardzo dużo czasu poświęca na to, żeby jeździć i pomagać hodowcom ze swojego oddziału i nawet dalej w momentach, kiedy mają jakieś problemy. Na bazie swojego długoletniego doświadczenia jest zapraszany do wielu, wielu gołębników po to, żeby pomóc rozwiązywać problemy hodowlane. Erhard, was würdest du unseren polnischen Sportfreunden für so Ratschläge geben, besonders meine ich hier junge Spieler? Yeah. Hast du vielleicht Grundsätze, die du immer sagst, das ist das Wichtige? Pytam, jakie może dać rady naszym kolegom hodowcom, zwłaszcza młodym hodowcom, zaczynającym hodowcom, czy są jakieś takie żelazne zasady, których należy przestrzegać w tym sporcie, żeby odnosić sukcesy? Wir haben in Deutschland einen sehr großen Mitgliederschwund und ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich in Polen ist. W Niemczech w tej chwili sytuacja wygląda tak, że wielu hodowców odpada, mało przychodzi młodych hodowców. Deshalb sind wir auf jedes Mitglied angewiesen.
i dlatego dbają i cieszą się z każdego nowo pozyskanego młodego hodowcę, nowo pozyskanego członka. Die erfahrenen, erfolgreichen Züchter. Doświadczeni hodowcy, tacy, którzy odnoszą sukcesy, sollten unbedingt Anfängern oder weniger erfolgreichen helfen. Koniecznie powinni pomagać początkującym hodowcom i tym hodowcom, którym nie idzie za bardzo w tym sporcie. Ich rate Jugendlichen, geht zu einem guten Züchter in eurer Umgebung hin. Zawsze radzę młodym początkującym hodowcom, żeby poszli do swoich kolegów z oddziału, z okolicy, którzy odnoszą sukcesy, der wirklich bereit ist, ihm zu helfen. Którzy zdecydują się ich prowadzić przez początki tej kariery, którzy chcą im pomóc. Das wird kaum mit Jungen der ersten Brut passieren, die braucht er selbst. Raczej nigdy nie otrzymają takiego hodowcy pierwszej rundy młodych gołębi, bo te gołębie zatrzymują hodowcę dla siebie. Aber mit Spätjungen oder mit Eiern aus erfolgreichen Witwen kann man auch vielen weiterhelfen. Ale bardzo często i tak powinni postępować dobrzy hodowcy, że późne młode albo jajka po dobrych lotnikach powinni odstępować tym młodym, potrzebującym, początkującym hodowcom. Hört auf den Rat derjenigen, die euch mit Tauben helfen. Noch einmal bitte. Hört, beachtet den Rat derjenigen, die euch mit Tauben helfen. I wtedy należy słuchać dobrze tych hodowców, którzy zdecydowali się oddać im swoje gołębie, czy też jajka, sprezentować. Słuchajcie rad tych hodowców. Führt eine bestimmte Methode mehrere Jahre durch. Prowadźcie jakąś polecaną przez tych hodowców metodę, ale nie tylko sezon, dwa. Przez większą ilość lat, przez kilka lat. Behaltet die Tauben, die nach dieser Methode fliegen. Zatrzymajcie te gołębie, które prowadzone są tą metodą. Nie zmieniajcie co rok sposobów prowadzenia hodowli. Und trennt euch von den anderen. Was bedeutet to? Trennen. Trennt euch von den anderen. Taubenmeister. Ja, i te gołębie, które prowadzone były tą metodą przez kilka lat, powinny być zatrzymane, a wszystkie inne powinny być usunięte z hodowli. Der ständig wechsel kommt nicht vorwärts. Każdy, kto ciągle coś zmienia, nie odniesie sukcesu na dłuższą metę. Nicht die Quantität führt zum Ziel, sondern die Qualität. Do celu prowadzi jakość gołębia, jakość pracy. Und das sind die Regeln, ja? Okay. Das war's vielleicht. Erhard, vielleicht können wir jetzt zu deinen Schlägen gehen und du zeigst uns vielleicht ein paar deine besten Tauben. Przejdziemy teraz do gołębników i Erhard pokaże nam kilka swoich najlepszych gołębi. Okay? Ja tylko jeszcze tak wspomnę, że tutaj zobaczmy jeszcze, jak tu już mamy możliwość, zobaczmy, jak wyglądają te gołębniki. I tak jak powiedział pan Erhard, są to tylko gołębniki lotowe, gdyż gołębie rozpłodowe pan Erhard ma w innych hodowlach, u innych hodowców, trzech hodowców, o których tutaj wspominaliśmy wcześniej, a tutaj są tylko gołębie lotowe. I teraz przechodzimy do gołębników, gdzie zobaczymy, jak wyglądają te gołębie. Weil ich wenig Zeit habe, vielleicht in der Zukunft das Programm durchzuführen und auch aus gesundheitlichen Gründen eventuell 3-4 Mal im Jahr einen Weitstreckenflug spielen. Aha. Und dafür habe ich Weitstreckentauben eingeführt aus Holland. Mhm. Und die sitzen jetzt zur Beobachtung, zu sehen, was daraus wird. Zamierzam w następnych sezonach spróbować 3-4 razy w roku polecieć loty długodystansowe, dlatego sprowadził z Holandii gołębie tego typu, czyli gołębie długodystansowe. I tu jest właśnie ten gołębnik. I tu pierwsza runda tych młodych gołębi, które będą tu zobaczmy te gołębie lotowane na długich dystansach. Tak to wygląda, są siodełka, cele. I to są gołębie od hodowców, którzy wysyłają swoje gołębie na loty takie do 1200 km. I to są gołębie, które pan Erhard przywiózł teraz z Holandii, tak? Tak. Rozumiem. I to jest ten gołębnik przygotowany, ten eksperymentalny, powiedzmy, na loty daleko dystansowe. To jest gołębi młodych. Około 120 młodych gołębi, które będą w tym roku latały. Wam w następną niedzielę zaczynają loty młodych gołębi. I będą pierwszy raz wsadzone do kabiny.
Nie były jeszcze nigdy wywożone, tak? Tak jak nie właśnie, były wywożone nawet. Tak jak wspominał pan Erhard, jak sukces osiąga w gołębiach dorosłych, to już na młode nie przywiązuje wagi, żeby też inni mogli zdobyć jakieś konkursy i pozycje, żeby nie zniechęcali się do tego sportu. Dobrze. Tu jest gołębnik, znajduje się tam w tej chwili 74 pary. 37 par. 37 par gołębi lotowych, ważonych w tej chwili. Nach Beendigung der Reise sind noch 35 Paare vorhanden. To zobaczmy, jak wyglądają te gołębniki. Zobaczmy, że nie ma tu rusztu. Jest normalna podłoga. Są cele, tutaj można je przydzielić na takie boksy, widzę, tak? Przesuwane są takie. Die kleine Gemme der Schickkörbin unten ist viertbeste im Regionalverband von über 20.000 Tauben. Ist 13 Mal gespielt, macht 13 Mal Preis. Czwarty gołąb na 25 tysięcy gołębi pokręgu. To mówimy o tym po lewej stronie, tym pstryn, tak? Tak, tak. Że widzimy tego gołąbka, to jest samiczka. 2010 roku, tak? Ring Nummer 567 ist eine Steenbergkreuzung. Mit Frange? Naja, mit Kultus. Zychos, die alte Zychos, die ich habe. Da war Pfanger mal auch da drin. Und da ist 465, noch fliegt 1313. Ta schowana, tak? Samczyk, ten schowany? To jest najlepszy vogel z grupy Nord, z regionalnej, to jest vogel nein. Ja, to jest der blaue. To jest kein blaue. Nein, das ist der vogel blaue. Siedzi na gnieździe? Siedzi mal hoch, das klappt mal um. Das kann man klappen. Ist er drin? Weiß ich nicht. Nee, kann man so umklappen. Der Beste. Ja, das ist der Blaue. Ja, der ist 465, 13 Mal geschickt, 13 Mal Preis. Bester Vogel der Reisevereinigung, der Vogelgemeinschaft und der Gruppe Nord 7 Reisevereinigung. Najlepszy samiec w tym roku w oddziale, w sekcji i w okręgu. Czyli 7. To jest ten niebieski gołąb, tak? Tak, ten niebieski. Także widzimy, jak on 13 razy lotowany, 13 konkursów. Tak. Guck mal oben, schwenkt da mal um. Ist da eine Schimmel drin, da oben, rechts. Mamy kolejnego wybitnego gołębia, tak? Ten szymel? Ups. Nein, nein, nein. Ist kein Schimmel. Nein, ist nicht drin. Der Schimmel ist voriges Jahr bester Vogel der Reisevereinigung. Bester jähriger Vogel der Reisevereinigung. Vorjahr. Szukamy gołębia takiego szymla. Nein, lass mal. Besten die Gurt vom Legen. Fass dich nicht gerne an jetzt. O jakim gołębiu teraz rozmawiamy, Sylwester? Teraz szuka szymla, ale gdzieś tam nie możemy go znaleźć. Gdzieś właśnie może jeszcze... Co to jest za gołąb? Was ist das der Schimmel? Das ist 470, ist das ein Gehemmeter? Ja, Gehemmeter. Das ist 470, 12, 13 Mal gespielt, 12 Mal Preis. Der Züchter ist mein Freund Thomas Wessels aus unserer gemeinsamen Zucht. 13 lotów, 12 konkursów. Das ist Prange. To jest Prange wyhodowane przez jego kolegę Tomasa Wesselsa. Jak widzimy, gołąbki są teraz poparowane krótko przed złożeniem jaj. Szymon jest weibchen oder Vogel? Vogel. Kommt ein Weibchen, habe ich gesehen. Alles gut. A ten Szymon to jakie ma sukcesy? To jest jakiś wybitny lotnik, czy go on prospodobał? Warum willst du uns den Schimmel zeigen? Ah, der Schimmel war voriges Jahr bester Vogel der Reisevereinigung. Ach so. Er fliegt neunmal unter 100. Bester jähriger Vogel der Reisevereinigung. Schimmel tamten roku też był najlepszym samcem oddziału i okręgu. Ale nie możemy go gdzieś tu znaleźć. Może jest gdzieś na dworze, mają otwarte wyloty. 2011 roku, zweite. Tu a propos wylotów, to jest taka konstrukcja, którą pan Erhard gdzieś podglądnął, czy to jest taka standardowa? To jest wypracowanie na podstawie kilku lat doświadczeń? Tak wygląda właśnie to? Diese Einlaufanlage ist ein bisschen was anderes, als normalerweise zu sehen ist. Entschuldigung, das ist Schimmel, ja? Hier? Dort? Das ist der Schimmel, der draußen. Ja, no to jest ten Schimmel. To zobaczmy, jak zrobię zbliżenie. O. Tu jest ten gołąb, którego szukaliśmy. Widzimy, on jest na zewnątrz. To jest
Co to? Eine uralte Jansenrasse. Tam siedzi taki nakrapiany w czerwieni takiej. Dębowy taki, jak u nas starych, mówią. Raz Jansena. Bardzo dobry też lotnik. W tym roku gdzieś się przytruł w trasie i nie bardzo mu to wyszło. Wir sitzen in der Reisezeit, die Reiseweibchen, die jetzt angepaart sind. Te samiczki, które teraz są sparowane, to jest ich gołębnik, w którym spędzają sezon. Sie werden hier zu den Vögeln gelassen beim Einkaufen. Przy koszowaniu wpuszczane są tu do samców. Sie fliegen in der Woche hier ein und aus, kein Kreislauf, dadurch erregen die Vögel sich nicht. Mhm. One w trakcie sezonu, w tygodniu, przy oblotach wchodzą i wychodzą tędy, czyli nie mają żadnego wpływu na stan emocjonalny samczyków. Von der links sitzen 40 Tauben, die Sylwester nach Polen mitnehmen sollen. Aha, a tam siedzą gołąbki, które zabieram do domu dzisiaj. Tutaj te gołębie będziemy mieli tutaj w Polsce. Oryginały Stenbergena. Mein bester Vogel der letzten Jahre, er war Regionalverbandsmeister. Er hat zweimal 12 Preise geflogen, aber in diesem Jahr was. Das sind zwei, drei Jahre. Das ist ein Tutaj mamy teraz gołębie, które zabierzemy do Polski. Gołębie te będą wystawione u nas na aukcjach, jak również na sprzedaż w formie rozmowy o cenie. Zobaczmy, jest tutaj kilkadziesiąt tych gołębi. I to są gołębie pochodzące właśnie ze hodowli kolegi Erharda Panke. Z tego RV Miliceum, gdzie ich gościmy. I kolega Sylwester prowadzi rozmowę o tych gołębiach, rozmawiają sobie. Teraz może się dowiemy więcej, co to są za gołębie, ale później będziemy mogli oglądać ich dowody i zdjęcia na stronie internetowej naszej www.naszegolebie.pl, jak również na stronie www.gieldagolebi.pl. Siedzą samiczki rozpłodowe. Tutaj po prawej stronie, tak? Wróciły od hodowców, od kolegów na sezon po rozpłodowym sezonie. Tutaj są samczyki. Aber viel zu viel, ich brauchte die nicht, aber weil jeder kommt und Bettelbriefe, Taubenstiften. Das sind seit 100 Tauben, das sind eher 150 Tauben, die im Jahr verkaufen. Mówi, dostaję prawie co kilka dni listy z prośbami o to, żeby oddać, żeby sprezentować komuś gołębie. Ludzie przekazy. W Niemczech wiedzą, że Erhard ma bardzo dobrej jakości gołębie, że ma bardzo dobre serce. Rocznie oddaje około 100-150 gołębi. I tutaj są takie gołębie, które właśnie też już są przygotowane do tego, żeby przekazania komuś. Dla ciebie potrzebuję tylko 20 gołębi, tutaj mały rozpłód. Tu są późne młódki z tego roku. Dobrze, wejdę, zobaczymy, jak to wygląda. Jungtauben, die bis jetzt wenig im Freiflug waren, die aber alle spätestens am Endflug nochmal in den Reisekorb kommen. Auf den freien Flug von 365 Kilometer. Późne młódki, które mało mają oblotów zrobionych, ale prawdopodobnie na jeden z ostatnich lotów zostaną zakoszowane. Tutaj zobaczmy, tutaj na posadce są takie minerały. Co to jest na posadce? To jest taka posypka dla kotów. Antikoksidiozy belachte firma Bayers. Antikoksidiozy belachte firma. Czyli zawiera antykoksydianty? Tak, z firmy Bayers. Tutaj widzę, ten gołębik też jest mniej sprzątany chyba, jak tamte gołębie, co przy gołębiach młodych jest normalną rzeczą. Bei den Jungtaubenschlägen achtest du nicht besonders drauf auf die Sauberkeit. Nawet ze względów czasowych. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby codziennie czy dwa razy dziennie sprzątać gołębiki. Ich habe nichts dagegen, wenn es im Taubenschlag nach Tauben riecht, im Schlafzimmer riecht auch nach Menschen. Lubię, jak w gołębniku pachnie gołębiami, a w sypialni ludźmi. Schlimm ist es, wenn najbardziej chyba kobietami. Schlimm ist, wenn nach Chemie und Desinfektionsmittel riecht, dann fliegen die Tauben nicht. Najgorzej jest, jak w gołębniku czuć środki dezynfekcyjne i lekarstwa. To wtedy... Czyli nie ma co przesadzać nie z higieną. Jetzt kommen wir nochmal zu, wo die Zugtauben sitzen. Mit denen hätte ich reichlich genug, aber wegen des Stiftes muss ich bei mir haben.
Będziemy jeszcze coś pokazywać, czy już zakończymy pomału? Teraz przejdziemy jeszcze do małego gołębniczka rozpadowego, który to są jego taki podstawowy trzon rozpadowy. Ten, którego nie trzyma u tamtych hodowców, o których mówiliśmy, tylko po prostu gołębie rozpadowe bezpośrednio u pana Erharda Panke tutaj, tak? Z których buduje cały czas swój główny gołębnik lotowy. Czyli te das sind deine Zuchtasse. Vorne sitzen die Vögel, das sind nicht alle Zuchtasse. Vorne die Vögel, hinten die Weibchen, zurzeit auch getrennt. Z przodu samczyki. Tutaj wejdę, zobaczę. Tu są te gołębie, one tak przebywają. To są samce, z tyłu samice. Tak, tu są z przodu woliery takie. Tak. O, zobaczmy. Tutaj jest ruszt, tutaj już są na ruszcie te gołębie. Zobaczmy, pod karmikami są takie płyty, ażeby karma nie spadała pod ruszt. Tu zobaczmy, jak to wyglądają te gołębie. Tak wyglądają one. Tu znajdujemy głównie gołębie Stenbergena, Erika von Stenbergena. Tego hodowcy z Arendon, którego tak mało znamy, a jak się okazuje, tutaj z tego, co mówi pan Erhard Panke, są to gołębie pochodzące z dużo lepszych hodowli niż braci Jansen. Zobaczmy jeszcze, o właśnie tutaj są te gołębie. I tak one wyglądają. Tutaj jest drugi przedział. Proszę, zobaczmy. Podobnie zbudowane. Też ruszt na posadce. Tutaj gołębie wyżej też mają karmik. I tak to właśnie tu wygląda. Dobrze, teraz przejdziemy. Także tak wygląda gołębnik rozpłodowy, taki z najlepszymi gołębiami, bezpośrednio u kolegi Erharda Panke. Także pokażmy jeszcze właśnie tak ta woliera. Ja przejdę tutaj może z tyłu, żeby szerzej ująć. O, tak wygląda woliera dołączona do gołębnika rozpłodowego u pana Erharda Panke. Także to jest chyba na tyle, co mogliśmy nagrać. Sylwester, czy coś jeszcze będziemy z panem tutaj dzisiaj mówić o gołębiach? Myślę, że to już jest wszystko. Tak, tutaj w Kaskazandę, z Festu Zagun, Wilson, Zelendrich, Taugen, jeszcze coś szczególnego, co chciałbym przekazać naszym kolegom z Polski? Doch, eins kann ich sagen. Ma coś do powiedzenia jeszcze, tak? Mit Erstaunen und mit Freude feststehen, dass die polnische Sportfreunde, die inzwischen sich hier etabliert haben, bei uns hervorragende Erfolge haben. Die macht den Deutschen wirklich was vor. Also überall, wo sie auftreten, kommen sie sehr schnell zu Erfolgen. Und ich glaube, auch die polnischen Sportfreunde, die hier sind, können wir auch noch einiges lernen. Mówi, że jest bardzo mile zaskoczony sukcesami, które odnoszą hodowcy, którzy znaleźli się, zamieszkali, osiedlili się w Niemczech. Mówi, są to hodowcy, którzy w większości wypadków odnoszą bardzo znaczące sukcesy i mówi, jest mu bardzo miło z tego powodu, jest, jak powiedział, mile zaskoczony i twierdzi, że od nich możemy się też wielu bardzo ciekawych rzeczy uczyć. A często mówi, zdarza się, że niemieccy czołowi hodowcy zatrudniają u siebie polskich pielęgniarzy do prowadzenia swoich hodowli. To bardzo dobrze funkcjonuje. Także dziękujemy bardzo w naszym imieniu naszych widzów za czas, który poświęcił nam pan Erhard Panke i ten film jak najszybciej postaramy się też zamieścić, ażeby inni hodowcy z Polski mogli też zapoznać się z tą hodowlą. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia na naszej stronie www.naszegolebie.pl.